3, 2, 1. Zaczynamy, kochani, bo w piątek byliśmy? Nie, ale byliśmy w sobotę na live'ie. Czy w tą sobotę trenuję ja czy Darek? W tą sobotę? Joanna trenuje z Rączyzjanu, Joanna jest wspaniała, jest dużo lepsza ode mnie i na pewno rozbuduje wam lepiej poszlaki. Dziewczyny będziecie miały ładniejsze poszlaki. A ja myślę, że... Ja jestem specjalistą od budowania mięśni pośladkowych, umówmy się. Ale nie tylko dla mnie to są. Siła, masa, pompa, klata, wiesz, no ale żartuję. Joanna robi to naprawdę wyśmienicie. Chcę powiedzieć, że mężczyźni za ciebie za tobą tęsknią. Nie będziemy się tym przebijać, bo przyznam się szczerze, że ja uwielbiam prowadzić z wami treningi na żywo. Jak widzicie, Darek nie bardzo. Ja bardzo to lubię, bardzo się lubię z wami spotykać na żywo i trenować. Jak widzicie, znaczy, Darek niekoniecznie. Nie, Darek czasami po prostu jest trochę leniwy, a wiem, że wszystkie dziewczyny piszą na portalu, że chcą robić pośladki, więc ja po prostu twierdzę tylko i wyłącznie to, że pośladki. Joanna jest lepszą specjalistką ode mnie w ćwiczeniu pośladku. Zobaczcie tutaj pośladki. No. Nie no, jesteśmy, jesteśmy. Edisz, Alicja, ja tylko chciałabym powiedzieć teraz, korzystając z okazji, że jutro przygotowujemy materiał dla TVN. Dzień dobry, TVN. O aktywnych fitmamach, ale tych fitmamach, które jeszcze mają dzieciaki w wózkach, więc jeżeli macie, jesteście w Warszawie i macie możliwość przyjechania na Pole Mokotowskie, to serdecznie Was zapraszam. O 10.15 się zbieramy na parkingu i pracujemy i mówimy o tym, jak fajnie jest być mamą, która jest aktywna. To jest jeden parking? Od ulicy Batorego bodajże. Od ulicy Batorego. I to jest konkretna informacja z Twojej strony do naszych kochanych internautów. Kochamy Was też. Także jeżeli jesteście aktywnymi mamami i macie wózeczki jeszcze i dzieciaki, które do tych wózków jeszcze chcą wchodzić, mój jeszcze chce, to możecie to zrobić naprawdę świetny trening. Wbijajcie na trening, a ja jutro w Dzień Dobry TVN jestem od samej 8 i mam chyba aż 4 albo 5 wejść, więc będę mówiła o tym, jak fajnie jest być fit mamą i mówiłem, że mówię poważnie, fajnie jest być fit mamą. Uwielbiam być mamą, uwielbiam moje dzieciaki. Dają mi perspektywę innego spojrzenia na życie. Poprzez to, że dają nieźle popalić, słuchajcie, bo dzieci dają nieźle popalić i nie ma nic za darmo. Żeby wypić ten eliksir tej wspaniałości, trzeba wypić kieliszk małej goryczy w postaci cierpliwości, żeby mieć dużą cierpliwość do nich. A my mamy dzisiaj dla Was też małą niespodziankę, ponieważ postanowiliśmy Coffee Break'a ubrać trochę bardziej w większy format, więc stwierdzamy, że dzisiaj przed nami będzie również prasówka, czyli wyciągamy jakieś najciekawsze, czy też najbardziej bzdurne artykuły z naszych gazet branżowych, komercyjnych, które pojawiają się na rynku i do których macie dostęp. No i rozkminiamy tematy, czy też mówimy, czy to jest bzdura, czy to jest prawda, czy to jest fajne, czy to jest głupie, a może totalnie wyciągnięte z palca, a może po prostu niedokładnie opisane. Po to, żeby jakby wyrównać gdzieś tam nasz poziom wiedzy i myślę, że to się wszystko wszystkim to przyda. Wszystko to po to, żebyście Wy mogli w tym całym gąszczu informacji. Wy znaleźć się i potrafić sami wyciągnąć wnioski, co jest dobre, a co złe. Wszystko po to, tak żebyście kiedyś może nas w przyszłości już nie potrzebowali aż tak bardzo. Żebyście wiedzieli wszyscy, żebyście potrafili sami kształtować rynek, żeby Was nikt nie oszukiwał, żeby Wam nie wciskał kitu. A wszystko to po to, żebyście byli zdrowsi, ładniejsi, sprawniejsi i piękniejsi. Jeśli mogę dokończyć, bo widzę, że dzisiaj chyba z dużo kawy wypiłaś, bo po prostu ja już nie mogę się przebić. Tak, cześć Aniu, cześć Asiu, cześć Agnieszko, cześć Magda, cześć Monika. No bardzo Was serdecznie witam. W ogóle proszę, zgłaszajcie się, że jesteście podczas Coffee Break'u. Nam to dodaje też dużo energii do tego, żeby z Wami rozmawiać i z Wami pogadać sobie chwilę. Proszę bardzo. No jak nie, jak tak. Słuchajcie, a więc co? To na początku chcesz zacząć co? Od praski chcesz zacząć? Nie, właśnie nie chcę od prasówki zacząć. Na początek chciałabym, ponieważ dostaliśmy dosyć obszerne pytanie od Ani Klimczek. Aniu, pytasz, mówisz, że oglądasz filmiki na YouTubie, jeżeli chodzi o nasze, no bo na YouTubie też coffee breaki później wrzucamy, jeżeli chodzi o... I masz pytanie. O wody. Masz dużo pytań. Ja powiem pytań. Ja powiem o wodzie. Ale głównymi trzema pytaniami, to o czym byśmy chcieli pogadać, to tak, czy syrop plonowy, czy miód gryczany? Przyznam się, że chyba jestem bardziej za miodem. Ja też.
Tak na mojego nosa, na mojego czuła. Nie będziemy w to wchodzić głębiej, bo trochę nam dzisiaj szkoda na to czasu, ale pszczółki go przerabiają, jest naprawdę bardzo naturalny. Syrop klonowy też nie jest zły, ale jednak to, co robią pszczółki, jest chyba takim darem natury z tego względu, że miód jest tyle naprawdę doświadczeń. I tylko doświadczeń, nie tylko doświadczeń naukowych też, ale i doświadczeń naszych dziadów, pra i jeszcze pra, którzy już dawno stosowali miód chociażby do ran, do oparzeń. No w ogóle ten miód miał wszelkie zastosowanie przeciwzapalne, także przeciwbakteryjne, więc tak naprawdę jesteśmy bardziej za miodem, ale nie jesteśmy przeciwnikami też syropu klonowego. Natomiast muszą uważać wszyscy ci, którzy mają cukrzycę oczywiście, bo w zbyt dużych ilościach syrop klonowy czy też miód będzie powodował skok pod poziomu cukru we krwi i nie jest dobry dla cukrzyków, więc trzeba to uważać. Nie jesteśmy oczywiście za słodzikami, w szczególności tymi nienaturalnymi, wszystkimi, ale... które są syntetycznie robione. Czekaj, nie mówmy wszystkiego, hop, siup, naraz. Tak jak mówię, jeszcze raz, dzisiaj przed nami prasówka, czyli wyciągamy artykuły, czy też jakieś ploty z gazet naszych komercyjnych, do których macie dostęp. A twoje, Aniu, pytanie brzmi, jaką wodę do picia polecacie? Bo teraz piję... Ale ostatnio mówiliście o tym, że plastik jest, że plastik bisfenol A, to może lepiej pić coś innego. Czyli chodzi o to, czy pić wodę w plastiku. Woda, o której piszesz, jest jak najbardziej, czyli woda średnio zmineralizowana, jest jak najbardziej cenna i z tej wody korzystamy. Czyli każda woda mineralna, która ma związków mineralnych powyżej 1000? To ja to powiem precyzyjnie, bo ty znowu... 1000 mg na litr. Nie. Najlepsza, słuchajcie, będzie woda. Nie, znowu będziemy się dzisiaj sprzeczać. Dlaczego? No bo już było fajnie, zawsze się w domu też kłócimy. Słuchajcie, woda dla osób aktywnych, dojrzałych, powyżej oczywiście trzeciego roku życia, fajnie jak ma między 500 a 1500 składników mineralnych w litrze. No, niekoniecznie, że 1000. Ale... Między 500 a 1500 składników mineralnych w litrze, oczywiście najlepiej, że jak jest w butelce i... Szklanej. Co jest fajnego... No i, tak, i teraz jeszcze. uwaga. To co powiedziałeś. Ja już idę, cześć. Nie, dobrze. Pa. I ona dokończy dzisiaj, słuchajcie, sama będzie rozmawiać. Nie. Bo wszystko dzisiaj. Ale bo chciałam tylko powiedzieć, że jest po prostu mało wód, dobrych wód średnio finalizowanych, które są ogólnodostępne w szkle. No to chciałem o tym powiedzieć. Dobra. No dobra, to przepraszam. Z jednej strony nic nie wiesz, a z drugiej strony się wtrącać i przeszkadzać. No, tak rozmawiam w domu. Słuchajcie, odnośnie tej wody, no oczywiście najlepiej wybierać szkło, jeżeli plastik to twardy plastik, oczywiście z bisfenol A w plastiku jest rakotwórczy, ale nie dajcie się zwariować, jeżeli czasami jest tak, że nie możecie się napić nie z wody z plastiku, no to lepiej się już, to trzeba się napić. No, wiadomo, że w kranie jest też woda czysta, ze względu na to, że te wszystkie warunki sanitarne, które w tej chwili są bardzo wysokie w Polsce i woda jest czysta, ma jeden zły element, jakim jest chlor, który wysusza błony śluzowe i ma, no nie jest zbyt zdrowy i najnowsze badania mówią, że trochę negatywnie wpływa na naszą genetykę. Natomiast warto jest jeszcze zapamiętać to, że z tych wód średnio zmineralizowanych pijemy takie, gdzie mamy dużo magnezu i dużo przede wszystkim wapnia. Te dwa minerały są dosyć ważne. Jeden to jest tak naprawdę wszystkie funkcje układu nerwowego, to jest przewodnictwo nerwowe, bardziej poprawia, to są skurcze, tak, też, ale to skurcze to może też w całej równowadze elektrolitowej, tak, ale głównie przewodnictwo nerwowe. A jeśli chodzi o wapń ma największe działanie, jeśli chodzi o neutralizowanie naszego zakwaszonego organizmu, jeżeli jest zakwaszony, to wapń właśnie neutralizuje i braki wapnia często w wieku starszym powodują osteoporozę, także wapń jest bardzo potrzebny i przydatny, więc wybierajcie tam, gdzie jest magnez, gdzie jest wapń, dodatkowo też oczywiście inne też pierwiastki, ale te dwa kluczowe. Znaczy teraz pytanie było tak naprawdę od Ani, czy pić tą wodę z butelek plastikowych? Czy jeżeli możecie, no to nie pijcie, tak? Pytacie, czy macie te wody. No musielibyśmy teraz wam wymieniać firmami, jakie wody są, mają te minimum i są w szkle. No pewnie nie będziemy tego robić ze względu na to, że... Nie, no chcemy zostać neutralni, obiektywni, nie chcemy tutaj oceniać różnych firm, tak? Także tutaj to musicie nam wybaczyć, tak? W każdym razie na pewno lepiej w butelce szklanej niż w plastiku, jednakże... Ja nie wiem, czy woda, właśnie ta średnio mineralizowana, o której mówi
ma takie bardzo duże, czy tak silnie ten bisfenol A wpływa i w ogóle się w tą wodę wpasowuje, wbudowuje. Że co? No, nie, no zależy, no nie wiemy ile butelki stoją, ile ta woda stoi, tak, w jakich warunkach jest przechowywana. Też tak, także to, ale na pewno jakaś reakcja zachodzi, tak. Mniej ten plastik na pewno się rozpuszcza. Więc najgorzej jest w plastikowych takich zwykłych, miękkich kubkach. Tutaj mamy pytanie, na które nie wiem jak odpowiedzieć, bo mamy pytanie, że doczytałam się w necie, że ktoś... Pani dietetyk mówiła o kawie z olejem kokosowym. Z olejem kokosowym. Nie próbowałem, nie wiem, nie mamy na ten temat żadnych informacji i przyznam się szczerze, że muszę postudiować. No bo olej kokosowy, kwasy tłuszczowe nasycone, tak? Tak. Z kawą, nie wiem, czy to może być smaczne, pod warunkiem, że może, kawa, może olej jest niearomatyzowany, nie wiem, czy chodzi o walory smakowe. Właśnie Monika może byś napisała coś. Kawa więcej. Jest gorąca, jeżeli ma temperaturę wrzenia, tak się zastanawiam głośno, i zalewana jest wrzątkiem, nie wiem, 90-stopniowym, to dużo z pozytywnych tych związków w tej temperaturze będzie obumierać. Tak, już olej kokosowy ma wysoką temperaturę dymienia, teoretycznie powyżej 200 stopni. Więc no nie wiem, nie próbowałem, także. Może Monika też napisz też w jakiej konwencji, albo napisz do nas na brief, prześlij nam ten artykuł, może po prostu to jest w jakimś celu pisane. Musimy znać cel, w jakim ta pani dietetyk proponuje tą kawę z olejem kokosowym, więc po prostu napisz nam na brief, to my się do tego postaramy się jakoś ustosunkować. Jest jeszcze jedno pytanie od Ani Klimczyk. Czyli reasumując, dzieci raczej ograniczamy napoje w plastikach. Zresztą sami zwróćcie uwagę, że dla dzieci najmłodszych wszystkie napoje, soki są podawane w butelkach szklanych. Dzieci je nie bez powodu. Totalnie. Dla dzieci starajcie się totalnie wyeliminować plastik, tak jak sami możecie się czasami jeszcze skusić i napić. Tak wszystkie produkty, zwróćcie uwagę, wszystkie produkty, które są dla dzieci, są podawane w szkle. Z jakiegoś powodu? Teraz tak, pytasz również Aniu, i to bardzo częste pytania są, czy to prawda, że dzieci do lat 3 potrzebują spożywać dużo produktów mlecznych? Bo ostatnio słuchałam Waszych filmików na temat nabiału, już teraz nie wiem. Mój syn często jada twarożek oraz codziennie pije około szklanki mleka. Dzięki wielkie, czekam na odpowiedź. Ania, ja powiem tak, rozgraniczmy pewną kwestię. Żywienie dzieci, a żywienie osób już dojrzałych i dorosłych. Ja nie jestem ani zwolenniczką, ani przeciwniczką produktów mlecznych nabiału u dzieci. Uważam, że dzieci powinny jak najszerzej korzystać z tego, co nam daje natura i z czego możemy, co możemy im podawać. Wapń nie występuje tylko w mleku i wapń nie występuje tylko w twarogach. Wapń możemy czerpać z warzyw, owoców i innych produktów, kasz i tak dalej. Więc w każdym bądź razie... Ale w mleku nie jest tylko wapń. I zresztą mleko to nie tylko wapń. Tylko w tej chwili, że chodzi też o wapń, tak? Ale mleko same w sobie, słuchajcie, warto to rozdzielić. Jeżeli dziecko nie ma wyraźnej alergii i nietolerancji pokarmowej na mleko, choć często może mieć, podobnie zresztą jak na orzechy, na co jeszcze dzieci mają, Joanna? Na orzechy, na owoce surowe, świeże. Owoce, na co nasz mleko miał? Dobrze, ja powiem właśnie, to może ja jako fit mama powiem Wam to tak ogólnie. Bardzo często jako mamy męczymy się na przykład podczas karmienia piersią, co później nas doprowadza do szału i nie chcemy karmić piersią. Ta informacja, że my jako matki karmiące powinny ograniczać jakieś produkty w dietach. Nie, to nieprawda. Jako matka karmiąca nie ograniczamy produktów w dietach. Bardzo rzadko zdarza się, że dzieci mają jakiekolwiek nietolerancje. Poza tym dziecko też musi przyzwyczaić się do jedzenia wszystkiego. Więc już od tych najmłodszych lat, od tego pierwszego dnia, ono się tego uczy. Więc oczywiście ja to rozumiem, że kobiety przestają karmić piersią ze względu na to, że te ograniczenia żywieniowe w pewnym momencie powodują, że one już po prostu nie chcą karmić. Nie chcą karmić przede wszystkim, ponieważ te diety restrykcyjne, wykluczające niektóre produkty są po prostu niezjadliwe i bardzo uciążliwe. Więc jak najbardziej uważam, że nie powinno się unikać żadnych produktów karmiąc dziecko i nie ma takich wykluczeń. Jeżeli chodzi później o dzieci już większe, takie, które już samodzielnie jedzą, tutaj też nie ma żadnych wykluczeń. Bardzo rzadko zdarzają się nietolerancje. Powiem Wam tylko tyle, że testów na nietolerancję i na alergię dziecku do 3 roku życia nie możemy zrobić, bo są niewiarygodne. Po 3 roku życia może się okazać, uwaga, że w teście na alergię wyjdzie, że one mają alergie wziewne. I szybciej to są alergie krosowe, czyli tak naprawdę to, że ma dziecko alergie wziewne na pyłki,
krosuje się z jakimiś produktami, które są bardziej nietolerowane przez nasz organizm. Ale to nie znaczy, że musimy te produkty wykluczać z diety. Po prostu dziecko musi przejść przez proces tych okresów alergicznych dla alergii wzięcia. Więc wcale to nie jest oczywiste, że dzieci mają jakiekolwiek nietolerancje. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, jeżeli chodzi o produkty mleczne... To warto powiedzieć, tutaj tylko powiem to, że bo często jest tak, że chodzi o laktazę, o enzym, który trawi laktozę, czyli jest nietolerancja laktozy. I okazuje się, że dzieci, ze względu na naszą pewnie też szerokość geograficzną, gdzie te krówki zawsze chodziły i gdzie zawsze, nie wiem, żeśmy dokarmiali nasze dzieci mlekiem krowym po prostu, to my na tej szerokości geograficznej, w porównaniu z Azjatami, mamy tej laktazy sporo i teraz tak, największą tolerancję i najwięcej nasz organizm produkuje w wieku takim do wieku takiego młodzież i czym jesteśmy starsi, to zaczynamy ten enzym gorzej produkować. Więc po 30 roku życia faktycznie produkujemy go mało i wtedy ta nietolerancja na mleko robi się coraz większa. Tak? No są jeszcze globuliny, więc lepiej zjeść wiadomo ser kozi, bo nie ma globulin, która często też może się zdarzyć, że będzie powodowała nietolerancję. Czyli reasumując, osoby dorosłe, które dbają o formę i chcą tą formę mieć naprawdę fajną, powinny ograniczyć produkty mleczne na diecie. Im jest ich mniej, tym łatwiej też pracować nad ciałem i też to ciało dużo lepiej się zachowuje. Tutaj pan Adam cię podrywa, Adam Marcin, że mówi, że ślicznie ci wyglądasz. Dziękuję. Miłe, dziękujemy. To ja dobrze wyglądam. Dziękuję. Dobrze, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie oczywiście. Bardzo chętnie na nie odpowiemy. Edysz pyta, czy możemy kiedyś poruszyć temat żywienia nastolatków. No bardzo trafnie, Edysz, bardzo trafnie. Nastolatkowie, osoby, które mają mega burzę hormonów. Wczoraj miałam przedsympatyczną osobę, 16-letnią, ale borykają się też często z różnymi problemami związanymi z tymi hormonami, właśnie z jakimiś otyłościami, gorszym trawieniem, gorszym metabolizmem, apatią. Całą byle, co te hamburgery, piątkole, sprajty, tak. Byle gdzie pójdą, nie zwracają uwagi na to, co jedzą. I okazuje się, że już rozprogramowują sobie metabolizm. I tak rozprogramowany metabolizm, chociaż czasami był najlepszy, wcześniej czy później może zostać rozprogramowany. Jak będzie rozprogramowany, może okazać się, że w wieku 30 lat macie 30 lat jest po zamiatanie, bo jesteście osobami bardzo otyłymi. Teraz, żeby zrzucić, musicie się bardzo namęczyć, bo już gdzieś sobie zrobiliście, że tak powiem, duży zapas tkanki tłuszczowej i komórek tłuszczowych, które się później będą po prostu bardzo szybko i łatwo wypełniać przy najmniejszych błędach żywieniowych. Także od najmłodszych lat pracujemy nad tym, więc tak naprawdę jeść nastolatkowie, czy też dzieci, które już zaczynają jeść, jedzą to, co wy. Nie ograniczamy im jedzenia, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby jadły coś, a czegoś nie jadły. Staramy się też walczyć u nastolatków z tym, że coś nie lubią. Właśnie nie ma czegoś takiego, że nie lubię. To tak jakbyście pozwolili im, okej, to ty się nie ucz mnożenia, bo mnożenia nie lubisz, to tylko naucz się z matematyki, dzielenie i odejmowanie. Rozgadała się już za bardzo. Więc w każdym razie chciałam powiedzieć, nie ograniczamy nastolatków. I przechodzimy do prasówki. Co ty tam masz? Bo ja na przykład znalazłam coś takiego. I teraz uwaga. Patrzcie. Będziemy czytać. Nasycony tłuszcz nie jest groźny. Od XX wieku panuje przekonanie, że zwierzęce tłuszcze zawarte m.in. w serach, śmietanie czy karkówce zagrażają sercu, bo podnoszą poziom złego cholesterolu. Tymczasem od kilku lat przybywa dowodów, że tak nie jest. Badacze norwescy wykazali, że to nienasycone tłuszcze podnoszą cholesterol, tylko oczyszczone węglowodany w postaci mąki i cukru. No, prawda. Uboga w nie dieta o wysokiej zawartości tłuszczu z przetworzonych produktów zwierzęcych po 12 tygodniach powodowała wzrost stężenia dobrego cholesterolu, który chroni arterie. Efekt dodatkowy – spadanie ciśnienia, poziomu triglicerydów, cukru i insuliny we krwi oraz mniej tkanki tłuszczowej. I czyli z tej notatki moglibyśmy powiedzieć, że tak na dobrą sprawę jedzenie tłuszczów nasyconych w każdych ilościach nie jest groźne. I co wy na to? No proszę. Ja powiem tak, oczywiście, że tak. W każdej diecie nie jest wskazane jedzenie produktów oczyszczonych. Ale nie możemy jeść tłuszczu nasyconych w każdych ilościach, ponieważ jeżeli ta dieta, która została zastosowana na tej nie wiadomo jakiej grupie, tym bardziej, że norwescy naukowcy pewnie chcieli mówić o łososiach swoich hodowanych. Tak, nie wiadomo jacy. Nie wiadomo jacy norwescy naukowcy. A jak łososie, to nie nasycone, tylko wielonienasycone. Wielonienasycone. Tak. Ale i teraz tak, mówmy o tym, że... Wbrew własnemu przemysłowi. Wbrew. W każdym razie, czekaj, poruszasz. Mówimy o tym tak. Żadna dieta nie toleruje produktów oczyszczonych i węglowodanów oczyszczonych. Żadna dieta nie powinna w nie być bogata.
każda dieta mówi o tym, że jeżeli stosujemy węglowodany, to stosujemy węglowodany pełnoziarniste, węglowodany razowe, czyli makarony razowe, ryże, kasze, czyli te wszystkie, które mają niskie indeksy glikemiczne. I to jest prawda, że od oczyszczonych produktów, białych mąk, białych makaronów... W połączeniu z tłuszczami zaczyna się naprawdę tyć i podnosi się poziom na pewno cholesterolu. Ale... Teraz tak, ale czy to jest tak, że możemy jeść tłuszcze nasycone w każdych ilościach? Nie. No nie. Ponieważ jeżeli te osoby przebadane w tym badaniu zostały dobrze ustawione dietetycznie, to znaczy, że tych tłuszczy nasyconych miały zaledwie 10% w diecie. 10% no tak, ale nie, w tym badaniu nie jest podane, czy te osoby były aktywne fizycznie, tak? No czy miały wysoką aktywność fizyczną. No nie jest. Więc nie wiadomo tak naprawdę, jak metabolizowały tłuszcze. Nie o to chodzi. Dodatkowo, najważniejsza jest informacja, że po tym artykule można się spodziewać tego, że możecie jeść tych tłuszczów nie wiadomo ile i że nie będzie on niegroźny. No może być groźny, bo cały Instytut Kardiologiczny trąbi na to już od lat, nie wiem, dziesiątków lat, że nienasycone kwasy tłuszczowe w zbyt dużej ilości będą powodowały blaszki cholesterolowe w waszych arteriach i mogą spowodować udary i zawały, czyli są bezpośrednią przyczyną chorób układu krążenia. No więc nie możemy sobie na to pozwolić, skoro te badania takie są. Słuchajcie, no, robimy morfologię i mamy wyraźny lipidogram. Jeżeli ktoś spożywa kwasy tłuszczowe w nadmiarze, to niewątpliwie te czynniki, cały lipidogram idzie do góry i cały LDL się mimo wszystko podnosi. Więc wziąłbym to naprawdę z lekkim przymrużeniem oka, bo jest czymś innym, jeżeli ktoś jest bardzo aktywny fizycznie i zje czasami tłustą dziczyznę, nie wiem, nawet 2-3 razy dziennie i bardzo mocno trenuje, to na pewno takie kwasy tłuszczowe, mięso jest niezanieczyszczone, spowoduje, że doskonale je spali. Więc tak trochę od czapki. No i właśnie ja tutaj dochodzę do tego, że tak, jeżeli ale dobry 12... koniec jest, ale dobry jest koniec w tym, tak? Bo... Ale jeżeli oni przez 12 tygodni byli dobrze ustawieni dietetycznie i mieli prawidłowo ustawioną dietę i spadły im faktycznie ciśnienie, poziom trójglicerydów, cukru, insuliny, no to super, to znaczy, że zdrowe odżywianie się i zdrowa, racjonalnie zrównoważona, ułożona dieta czyni cuda. Ale z pewnością nie jedli samych tłuszczów nasyconych, co by wynikało z tego artykułu. Więc wszystko bierzmy z dużym rozumieniem tego, co czytamy. Z ostrożnością, z przymrużeniem oka. A ja biję do gazet o to, żeby jednak te informacje, pomimo tego, że mają być ciekawe, podawały w bardzo rzetelny sposób. To informację bardziej trzeba odbierać tak, jak kiedyś informacje z jajkami. Słuchajcie, same mięso, jeżeli zjecie mięso, które będzie miało trochę w sobie tłuszczu, to od razu oczywiście nie będziecie umierali, podobnie jak po jajkach. Zaraz nie wzrośnie wam poziom cholesterolu, bo one mają jeszcze lecytynę i tak naprawdę świetnie metabolizowany jest ten tłuszcz w jajkach. Jajko ma najlepszą w ogóle biodostępność białka, więc kiedyś był też taki krzyk na jajka, teraz był krzyk na tłuste mięso, zwykłe zwierzęce, tak, na dziczyznę. Nie jest wszystko takie szkodliwe, taka jest konkluzja, jak jest w umiarze, podobnie jak z jajkami. Tu eggs every day is ok, jak mawia nas profesor Trzyszka. Trzyszka. Tak? Na międzynarodowej, że tak powiem, konwencji zdrowia. Mam następna ciekawostka. Czym słodzić? Uwaga, czym słodzić? Używanie słodzika nie pomaga ograniczyć kalorii. To wnioski z badania, o którym pisze International Journal of Obesity. Jego uczestnikom podawano zarówno napoje słodzone cukrem, jak i naturalnymi oraz sztucznymi słodzikami bez kalorii. Okazało się, że do końca dnia wszyscy spożyli tyle samo energii. Czyli, ci, co pili te napoje słodzone, jak i ci, co słodzili słodzikami, okazuje się, że na koniec dnia spożyli tyle samo energii. Ale uwaga, dlaczego spożyli tyle samo energii? Ci, którzy wypili roztwór cukru, jedli mniej na lunch i na kolejne posiłki, czyli że niby byli mniej głodni. Tak, że byli wysyceni. Uważaj. A teraz, a uczestnicy, którym podano napój ze słodzikiem, czuli się bardziej głodni, zjadali więcej. Czyli że to, że posłodzili słodzikiem, powodowało, że mieli za mało, że za mało zjedli i że musieli zjeść przez to więcej. Czyli na koniec dnia okazywało się, że zarówno te osoby, które dostawały roztwór cukru, jak i te osoby, które słodziły słodzikiem, zjadały mniej więcej tyle samo energii. Czyli rodzaj dodatków słodzących wpływa jednak na zdrowie. Te sztuczne uznawane są za rakotwórcze i w nadmiarze nawet one tuczą. Także zwiększają zagrożenie cukrzycą, co dowiedziono w przypadku aspartamu i sacharyny. Ależ teraz trzeba w sobie powiedzieć to, że cukier
biały również jest rafinowany cukier biały jest również rakotwórczy. Więc nie bardzo można tutaj zrozumieć tą konkluzję, jaka tutaj wychodzi w tym artykule. Można byłoby się zastanowić nad tym, że oczywiście sam cukier w sobie powoduje wyrzuty insuliny przez trzustkę, przez wysepki Langerhansa, które zbijają poziom cukru i w następstwie nadmiar ten energetyczny jest odkładany w tkanki tłuszczowej i tyjemy i zwalnia się metabolizm. Przez to nie mamy, przez chwilę czujemy się wysyceni, ale później spada poziom cukru i we wszystkich badaniach naukowych, które są opisywane i zarówno takie moje odczucia są, zwróćcie uwagę, że jeżeli zjecie jakieś słodycze, to później za chwilę, po jakimś czasie, po takiej chwili senności też okazuje się, że jesteście głodni i znowu chcecie po nie sięgać. Więc, czyli tak naprawdę tego artykułu nie wynika A po nic. Słodziku, jak działa nic. Słodzik? Słodzik działa tak, że nie powoduje skoku poziomu cukru, ale powoduje również, że wysepki Langerhansa i to wasza trzustka powoduje wyrzut insuliny, ale nie ma co zbijać, tak? Więc teoretycznie ta insulina pobudza trochę apetyt, ale niepewno nie w takim stopniu, jak spożycie prawdziwego cukru rafinowanego sztucznie, który jeszcze w sobie ma, no przecież co, no ma w sobie energię, ma w sobie mnóstwo kilokalorii, po którym tyjecie. Także tutaj z tym, jakby chcieć, no nie można się zgodzić, tak? Znaczy generalnie ale uważam, końcóweczka mi się tutaj podoba. To znaczy tak, znaczy jakby sens artykułu jest bez sensu, ale końcówka mówi tak. Najlepiej więc stosujmy produkty w pełni naturalne, między innymi wyciąg ze stewi, najlepiej naturalną stewię, erytrol, czy niewielkie ilości ksylitolu lub miodu. I z tym się zgadzamy. Z tym, że jakby z uzasadnieniem dlaczego. No uzasadnijcie macie od nas, bo uzasadnienia nie było. Ja myślę, że ktoś właśnie też o tym myślał, że również po słodzikach występuje z badań naukowców wynika wyrzut insuliny, tak? Tak. No w każdym razie powiedzmy sobie tak, że jeżeli tak dalej będziemy przedstawiać takie badania, jeżeli naukowcy będą nas zasypać dalej takimi stwierdzeniami, to przestanę wierzyć w naukowców. No nie, no bo nie wiadomo, nie pisze gdzie, jakie materiały, jacy naukowcy, też po prostu gdzieś tam sobie to sypa. No dobra, to by było na tyle. Ale ja bym chciał jeszcze z fajnych informacji, tak. Gdzieś coś znalazłem, nie wiem, czy to było tutaj. Tutaj było coś A co fajnego. Wy myślicie o artykułach w gazetach? Czytacie gazety? Interesujecie się prasą branżową? Czy sięgacie po gazety branżowe fitnessu na rynku? Czy czytacie je z zapałem? Czy wierzycie w to, co piszą? Czy poszukujecie takich ciekawostek? Fajnie było, żebyście to napisali. Nie wiem, czy to było, szczerze powiem. A czego szukasz? Takie artykuły na niebiesko. Na niebiesko. Tak. No nie wiem. Ja tylko sobie jeszcze przejrzę. Nie zaznaczyłeś sobie go? Nie. Słuchajcie, 15 minut już jestem przy Was. Dzisiaj jesteś podobnie smurfem marudgą, ale super wyglądasz. O, chociaż to. Ładnie Ci w niebieskim. Chociaż to. Chociaż to. Beata pyta, o kochanie, co myślicie o systemie żywieniowym IF u kobiety? Okno żywieniowe od 17 do 20. Polecacie, czy raczej jesteście całkowicie anty? Dziękuję i pozdrawiam gorąco. Ja nie wiem, słyszałem, skupiłem się na szukaniu artykułu. Co myślimy o systemie żywieniowym IF u kobiety, czyli okno żywieniowe od 17 do 20? Okno żywieniowe od. Ostatnio dochodzi do nas coraz więcej teorii o system przeróżnych żywieniowy. Systemach. Ja nie wiem, jak żywieniowy. To jest system żywieniowy IF. Beata, wiesz co, niewiele wiemy o systemie żywieniowym IF. O, mam. Bardzo proszę, podrzuć nam linka o tym systemie na naszego prywatnego, na wiadomości, a my się przygotujemy następnym razem, bo może to będzie bardzo ciekawe. Ale słuchajcie, temat. Mamy jeszcze jedną rzecz. I tutaj mamy fajny artykuł. Wręcz po ja pozorom... Ja pokażę naprawdę, korzystamy z gazet. No, tak. Pokaż. O, widzicie? Tak. I słuchajcie, wydawałoby się... Czytamy dla Was specjalnie. Tak, artykuł jest sponsorowany, więc często jest tak, że jak jest artykuł sponsorowany, to my powinniśmy brać wszystko z przymrużeniem oka i że prawdopodobnie wciskają nam kit i mówią nam bzdury z tego względu, że chcą koniecznie sprzedać i te badania, które mówią, są nieprawdziwe. A tutaj, nie. Proszę bardzo, tutaj jakby fajnie. Nie patrzeć, jest mowa o probiotykach i o zastosowaniu u osób aktywnie fizycznie ćwiczących. I faktycznie często zdarza się tak, że osoby obciążone bardzo dużym wysiłkiem fizycznym, w dużej mierze sportowcy wyczynowi, którzy czasami też potrafią się skusić i zjeść jakieś słodycze, którzy gdzieś są bardzo narażeni, bo są bardzo przetrenowani, mają słabszą barierę immunologiczną. I wtedy faktycznie bardzo dobrze niektórzy z nich powinni stosować probiotyki z tego względu, że flora bakteryjna i równowaga we florze bakteryjnej jest odpowiedzialna w 80% za odporność organizmu, za waszą barierę immunologiczną. Więc w takiej sytuacji warto wziąć probiotyki.
Jeżeli jesteście chorzy, braliście antybiotyki, to już jest oczywistość, warto wziąć probiotyki. Jeżeli na przykład gdzieś zdarzyło Wam się, że byliście na imprezie i mocno popiliście wino, wyjałowiliście organizm, ponieważ zdarzyło się tak, że zatruliście się alkoholem etylowym, który jest i w piwie, i w winie, i wszędzie, wtedy warto przez kilka dni pobrać probiotyki, żeby odbudować szybciej florę bakteryjną w jelitach, bo jest ona tak naprawdę niezwykle, niezwykle ważna. To od tej flory bakteryjnej w jelitach zależy to również, czy Wasze jelita będą prawidłowo funkcjonowały, czy Wasze kosmyki jelitowe będą w nienagadnym stanie, a jeżeli nie będą w nienagadnym stanie, to może się zdarzyć tak, że zdarza Wam się w życiu, bo się źle odżywiacie, jecie produkty przetworzone, przepuszczalność jelitowa, a wtedy możecie mieć bardzo silną odpowiedź autoimmunologiczną. Kobiety często mają problemy z tarczycą, chociażby z Hashimoto. Także fajny artykuł. Oczywiście jest tu reklama danej firmy, danego środka, jeśli chodzi o danych probiotyków, danej firmy, która je produkuje, ale naprawdę to jest prawda i warto czasami zastanowić się, czy w niektórych momentach nie warto użyć jest probiotyków, a najlepiej pewnie o tych momentach, o których mówiłem. A naturalnym probiotykiem jest co? Sok z kiszonej kapusty. Sok z kiszonej kapusty i co jeszcze? No i tak. Wszystkie kiszonki również. I to by było właśnie na tyle dzisiaj, co dla Was przygotowaliśmy. Prasówkę będziemy robić systematycznie, bo to jest ciekawe w sumie, prawda? Wspomniałeś o mleku. Ale interesujecie prasówka? Oczywiście. Piszecie, że lepiej posłuchać niż poczytać. Myślę, że i trzeba i słuchać, i czytać. Myślę, że przede wszystkim trzeba czytać z rozumieniem i nie wierzyć głupio i ślepo we wszystko. Trzeba umieć rozpoznawać prawdę, to nie jest łatwe dzisiaj. Dlatego będziemy się starać być jak najbardziej obiektywni w tym, co mówimy. Teraz są te prawdy i postprawdy do wszystkiego. Edyś pisze i piszesz, Beata, o tym oknie żywieniowym. Ja chyba wiem o co dziewczynom chodzi. Ja nie wiem. I wiecie co? Zróbmy tak, przygotujemy się do tego tematu, ponieważ jest to faktycznie temat trendy, jest to temat na topie, czyli to jedzenie w oknie, dużych ilości jedzenia i tego, co się chce, w pewnym momencie okna przydziałowego między, okna żywieniowego między tam 14 a 16 czy 18 i tak dalej. Ale poczekaj, bo to jest tak. No dobra, to w każdym razie, dziewczyny mówią o takim krótkim oknie. Zróbmy tak, ponieważ temat jest bardzo dyskusyjny, temat jest bardzo szeroki, bardzo długo by o nim mówić, może, więc na dzisiaj nie damy rady się metoda się zmieniła i okno się zawężyło, bo jest nowa metoda. Może każdy, słuchajcie, zawsze musicie wiedzieć, żeby do wszystkiego trochę podchodzić z przymrużeniem oka, bo jest mnóstwo osób, które chcą zrobić daną metodę po to, żeby też się wypromować, żeby się zaznaczyć, więc podejdźmy do wszystkiego naprawdę z przymrużeniem oka. Oczywiście te zmiany w dietetyce cały czas są, zarówno i w programach treningowych, ale nie są aż tak rewolucyjne. One po prostu są ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Także kochani, słuchajcie, tak jak mówię, nowa formuła, jeżeli chodzi o Coffee Breaka, my wrzucamy sobie właśnie prasówkę, gdzie będziemy opowiadać i opisywać, czy ten artykuł jest prawdziwy, czy też nie. Za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. O oknie żywieniowym będziemy rozmawiać, przygotujemy się do tego. Tak jak mówię, temat szeroki, ale bardzo ciekawy, więc dlaczego mamy się do niego nie przygotować dałeś? No jak tak. A w piątek, kochani, to co w ten piątek? To już w ten piątek? A w ten piątek, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i się wydarzy, będzie nie byle kto u nas, bo będzie naprawdę gwiazda mega formatu. Nasza ulubiona aktorka, kochana, która jest naprawdę, która jest wyjątkowa. Wybitna, piękna. Która jest nietuzinkowa. Zdolna. Mądra. Rodzinna. Zmysłowa. Dobrze, może powiedz już co to będzie. Karolina Gruszka. Karolina Gruszka będziemy gościć w piątek specjalnie dla Was. Oczywiście, kwiaty dla Asi jutro. No właśnie dlatego jutro jedę do dziewczyny. Nie zasłużyła, nie, absolutnie nie zasłużyła. Słuchajcie, ja powiem Wam tak. Szansę. Producent Dzień Dobry TVN obiecał, że będzie mnie obrzucał jutro kwiatami. Trzymam go za słowo, że mają być tulipan i mam ich dosyć, dlatego tam jadę jutro. Więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli macie wózki, jesteście z Warszawy, jutro zapraszam Was na 10.15 na Pola Mokotowskie, na parkingu od ulicy? Batorego. A w piątek zapraszamy Was na niesamowity wywiad z nikim innym jak z całą Karoliną Gruszką. Jeszcze jedna prośba, jeżeli Wam się podobało,
Jeżeli Wam się podobało, to klikacie dla nas like, to dla nas bardzo ważna i bardzo cenna informacja od Was. Like, serce, czy co tam chcecie? Like, serce, udostępnianie i wchodźcie i rejestrujcie się na portal Brzeziński Trenują, to chciałaś powiedzieć. Nie, chciałam powiedzieć, że jeżeli Wam się podobają nasze coffee breaki, to klikajcie like w ten coffee breaka, który Wam się podobał najbardziej, a udostępniając nasze materiały z coffee breaka, pomagacie nam promować nasz projekt, żeby być bardziej obiektywnym, to im więcej Waszych lajków, tym lepiej. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mamy jeszcze niezłe pomysły na przyszłość, naprawdę. Czekajcie, jakieś lajki? O!